pierwsze dwa tygodnie będziemy tutaj na miejscu się przygotowywać, czy to na Hecie Gdynia, czy to na obiektach grupy Wejherowo. Następnie wyjeżdżamy na obóz do Chostna na bodajże 10 dni, potem wracamy dwa tygodnie i pierwszy mecz ligowy. Czy możemy coś powiedzieć na temat transferów, czy jeszcze może jest trochę za wcześnie? No z tego co wiem, to dwie osoby już u nas, do nas przyszły, zostaną u nas, a jeśli chodzi o pozostałe osoby, to za wcześnie, żeby o tym mówić. Czy można mówić już o tych realnych planach na drugą ligę? No, myślę, że to też zdecydowanie za szybko, żeby sobie takie cele stawiać. Wiadomo, ambitny zespół stawia sobie jak najwyższe cele, ale my musimy sobie zdać sprawę, że my jesteśmy Beniaminkiem i myślę, że dopiero będziemy zbierać te doświadczenia w tej drugiej lidze. No miejmy nadzieję, że to będzie wysoka lokata, no ale życie pokaże. Zaczynam jedno kółko luźno, potem z Dawidem. Dawid, super forma, ty się robiłeś. Wszyscy razem. Można na boso. Ale jedź łapiemy i to puszczamy. Idziemy do Chostna.